W nowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach będzie można w ciekawy sposób uczyć się, jak chronić nasze środowisko naturalne i jak wspierać je na co dzień. W ramach inwestycji wybudowano m.in. dwie ścieżki edukacyjne, które prowadzą na taras widokowy. Jakie jeszcze atrakcje są dostępne w Centrum Edukacji, sprawdzała Karolina Komada. Mieszkańcy pięciopiętrowego bloku produkują 2 tony śmieci w ciągu miesiąca. Co się z nimi dzieje dalej? Tym pytaniem najczęściej nie zawracamy sobie głowy lub po prostu nie znamy na nie odpowiedzi. Prawdopodobnie niesłusznie zapomnianych. Z pomocą ma przyjść nowe Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach inwestycji o wartości 8 milionów złotych powstały place zabaw, sale multimedialne, dwie ścieżki edukacyjne i taras widokowy. W sposób multimedialny, interaktywny, nowoczesny dawać wiedzę na temat branży odpadowej, na temat tego, co z czego może powstać, jakie surowce możemy pozyskać z niektórych odpadów. Krótko mówiąc, chcemy mieć możliwość szerzenia wiedzy, kształtowania postaw obywatelskich, a nade wszystko działania skupiają się wokół ochrony środowiska. Z zielonego dachu widać teren zakładu, w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo zagospodarowania odpadów komunalnych, kompostownia i drugie życie rzeczy. Cały zakład ma wyręczyć gminę z obowiązku szerzenia wiedzy z zakresu ekologii. Jednak to nie wszystkie działania podejmowane przez miasto w kierunku ochrony środowiska. Sporo środków wydajemy na systemy, na rozwiązania właśnie w zakresie gospodarowania odpadami, czy to rozbudowa systemu do segregacji, czy to kompostownia nowa, czy to planowana biokompostownia, taka już w zasadzie biogazownia blisko naszego składowiska. Na terenie przedsiębiorstwa znajduje się też mini zoo, gdzie zwiedzający mogą zobaczyć zwierzęta, które w sposób ekologiczny koszą trawę. Dodatkowo wszystkie wystawy multimedialne będą zmieniane co pół roku.